Proszę, proszę Państwa, fatalny zabieg PR-owski, który doprowadził do... Przy polityce zagranicznej to zaczynamy robić fikołki, co niekoniecznie jest doświadczenia w walce z mową nienawiści w Polsce, czy też z czynami zabronionymi, przemocą na tle rasowym, czy na tle pochodzenia, no to rzeczywiście rząd polski absolutnie nie ma. No, ta skala jest w Polsce ogromna. A nikt się tym nie zajmuje, tak? W Polsce klepiemy po ramieniu przedstawicieli ONR-u, mówiąc, że są superpatriotami. A w tragicznej sytuacji, takiej sytuacji w Wielkiej Brytanii, no połowa, czy niedługo połowa rządu tam pojedzie, sprawdza, co się dzieje z Polakami. Więc no, to rzeczywiście jest drastyczny dysonans poznawczy, jak co się dzieje w Polsce, a jak reagujemy, jak takie sytuacje spotykają Polaków. No i to jest fala, tak? Ta fala mowy nienawiści, ta fala jakiejś takiej nienawiści wobec migrantów, wobec uchodźców, rozlewa się na całą Europę. W poprzedniej kadencji były wyjazdowe posiedzenia rządu pani premier Kopacz, która jeździła po Polsce i spotykała się z ministrami. Teraz mam poważną obawę, że będą wyjazdowe posiedzenia, ale zagraniczne rządu. I to raz, że nie ma żadnego sensu, a dwa, to jeszcze kosztuje. I tutaj trzeba się zastanowić, czy organizacja wyjazdu, który bardziej ośmiesza, jest nam na rękę, zwłaszcza również w kwestii finansowej. Ale może rząd liczy na to, że skoro takie sytuacje zdarzają się w Wielkiej Brytanii, że skoro był Brexit, no to Polacy z tych wyjazdów wrócą do Polski. I zamiast ich zachęcić tym, że w Polsce jest coraz lepiej, to zniechęcają ich pobytem za granicą, obawiają o ich bezpieczeństwo. Jeśli audyt w sprawie reprywatyzacji wykaże nieprawidłowości, będę rozważała dymisję. W jakimś sensie moje losy zależą od tego audytu, powiedziała dziś prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz w Radiu Z. Jak Państwo myślą, czy Hanna Gronkiewicz-Waltz przetrwa? No, Hanna Gronkiewicz-Waltz jest na pewno politycznie odpowiedzialna za to, co przez ostatnie lata działo się w Warszawie i za nieprawidłowości związane z reprywatyzacją. W związku z czym, jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, no to nie powinna rozważać podania się do dymisji, tylko po prostu tej dymisji się poddać. Inną opcją jest także referendum w Warszawie dotyczące złożenia mandatu przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Natomiast no, problem reprywatyzacji już ciągnie się od lat. Pojawiały się projekty ustaw, one albo nie miały swojego finału w Sejmie, albo były gotowane przez 2001 rok spółdzielnią Sław Kwaśniewskiego. Zachęć zabierania ludziom mieszkań, proszę Państwa. Polska stoi w rozkroku i tak może być na tym. Dużo pieniędzy, to ma jeszcze więcej, dlatego, bo ma takie prawo, bo prawnicy, bo sędziowie, bo eksmisje wyroki, eksmisje były. Tu Janek, drugi Janek, proszę Państwa. Często sfałszowanych dokumentów. Janek miał wynieść się z mieszkania, proszę Państwa, bo matka i ojciec umawia, on mieszkał. Gronkiewicz-Waltz działo się tam, w całej Polsce. Od urodzenia. W całej Polsce były przekręty na to, tutaj trzeba, żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że to rzecz mieszkał od urodzenia, trzeba być uczciwym i zapłacić 47 tysięcy i wynieść się z mieszkania. Trzeba być uczciwym i wynieść się z mieszkania. Też Prawa i Sprawiedliwości Marcinkiewicz, tak, to był również niestety Lech Kaczyński, tak. Świętej pamięci, również inni prezydenci. Tutaj, i wynieść się z mieszkania. Trzeba być osobą uczciwą. Pilnowanie a on zwrotu, urodził się uczciwości chyba w zakresie zwrotu kamienic. Ale to jest patologia, która ciągnie się w zasadzie do 89 roku, którą warto byłoby zbadać, kto otrzymał tę polityczną pracę, kto na to pozwalał. Na pewno prokuratura się nie sprawdziła, bo sprawa dotyczyła wielu, wielu lat. Nie było żadnych wielkich procesów, dopiero publikacja Gazety Wyborczej tak naprawdę otworzyła dyskusję bardzo dobrze i jestem autorką bardzo wdzięczny za to. Ojciec i matka zmarł, to dziecko, szansę na to, że jakaś odpowiedzialność zostanie wyciągnięta. To nie jest kwestia Państwa. To jest kwestia całej Polski. Trzeba znaleźć po pierwsze dobrą ustawę reprywatyzacyjną, a po drugie zbadać właśnie Komisją Śledczą, bo system sprawiedliwości się tu nie sprawdził, jakie były powiązania, jakie były parasol polityczne nad tą sprawą, bo naszym zdaniem odpowiedzialność za to ponosi nie tylko Platforma, ale również Prawo i Sprawiedliwość, wszystkie opcje polityczne, które do tej pory funkcjonowały w polityce. Dlaczego Państwa zdaniem od 27 lat nie udało się uchwalić ustawy reprywatyzacyjnej? No to jest ciekawe pytanie polityczne, jakby gdzie leżały interesy. Oczywiście był strach rządzących przed tym, że to będą ogromne pieniądze. To było szacowane na jakieś 90 parę miliardów. To są rzeczywiście dla budżetu ogromne, ogromne pieniądze do wydania. Natomiast też nikt nie podjął odważnej decyzji, tylko jakby zdecydował ten obowiązek na sądy albo na decyzje administracyjne, że decydujemy się
powiedzmy do 2 najbliższych lat, że jakby wszystkie roszczenia, które są jeszcze i się pojawiają do kamienic czy do innych nieruchomości, sprawdzamy ile to jest pieniędzy i decydujemy się albo oddawać kamienicę, albo jakiś procent ich wartości. Znaczy, decyzję polityczną po prostu trzeba będzie podjąć i ktoś musi tę odpowiedzialność wziąć na siebie, a nie spychać ją z kolejnego rządu na kolejny rząd, z kolejnej afery na kolejną aferę. I chyba ta kadencja jest takim momentem, że ta całościowa ustawa po prostu powinna się pojawić. I wszystkie kluby powinny podjąć się z pracy nad tą ustawą. Dlatego już od wczesnej wiosny istnieje zespół parlamentarny do spraw reprywatyzacji, w którym pracują zarówno posłowie Kukiz, posłowie z Nowoczesnej, posłowie z Platformy Obywatelskiej i pracujemy nad tym, by taką ustawę przygotować. Naszym zdaniem nie stać nas i nigdy nas nie będzie stać na to, by zwracać 100%, tylko warto zastosować podobny mechanizm, jak miał miejsce z zwrotem mienia Zaburzeńskiego, czy wartości mienia Zaburzeńskiego, czy jakiś procent oddawać. Myślę, że są państwa, jak na przykład Niemcy, które też po połączeniu miały ten problem i bardzo wszystko poradziły. Oddawały jakiś procent wartości, to było 10 czy 20%, no to już jest decyzja polityczna w porozumieniu. I kalkulacja tak naprawdę i na co nas stać. Mnie to tyle dziwi, że są takie instytucje, które w 100%, a nawet w 150% zostały zaspokojone, jeśli chodzi o roszczenia reprywatyzacyjne, mianowicie Kościół katolicki w Polsce. No to w początek lat 90. Fundusz Kościelny to jest co innego. No tak. Ale chodzi o komisję majątkową, tak zwaną. No, Kościół sobie poradził bardzo dobrze, jeśli chodzi o odzyskanie swojego majątku. Natomiast to już kwestię Kościoła możemy zostawić. My musimy pogodzić z sobą kwestie własności, kwestie odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności politycznej, no i też kwestie osób, które korzystają z danej kamienicy, znajdują tam mieszkania, czy też miejsc, gdzie są budynki użyteczności publicznej. Czyli nie może być tak, że ktoś odzyskuje i wyrzuca ludzi na bruk. To jest chyba jasne dla wszystkich. Dlatego my jako Kukiz 15 proponujemy, tak było. Działki były nieoddawane, były w mieście, gdzie mieszkają ludzie, tak czy nieoddawane te działki, które tak są jest. Zamieszkane, tylko nie gadać, postaci nie krakać o sprawiedliwości, której w rzeczywistości nie było. Bo było tak, że tutaj tego Janka też 47 tysięcy miał zapłacić złodziejom, a jeszcze się wynosić, bo matka i ojciec, tu Maria, przepraszam bardzo, skoro on jest dzieckiem i właśnie zawsze tu mieszkał. Lepiej, żeby to gospodarowane było przez prywatnych właścicieli, a nie przez państwo, bo to po prostu nie działa. Pani poseł Rosa powiedziała, że jest jeszcze możliwość kolejnego referendum, jeśli chodzi o prezydenta Warszawy. Czy myślą państwo, że Hanna Gronkiewicz-Waltz wygrałaby to referendum, a w każdym razie nie poległaby na nim, na przykład przez frekwencję? No frekwencja to jest wielka bolączka w ogóle referendum w Polsce. Ja myślę, że warto już o tym, właśnie korzystając z tego, o tym dyskutować, by obniżyć próg referendalny, bo to nie może być tak, że tylko nie chodząc na wybory można je wygrywać. Znaczy, to jest antydemokratyczne. Jeżeli postulatem w poprzednim referendum Platforma postulowała to, czy namawiała ludzi do tego, żeby nie poszli do referendum, no to czy to jest działanie demokratyczne, czy nie? Demokratyczne jest powiedzenie organizatorom referendum, na przykład to jest pytanie nie do mnie. Ja myślę, że to jest jakby tak narosło jakby zniechęcenie i jakieś takie chęć zaangażowania się w funkcjonowanie miasta, funkcjonowanie Warszawy. Rzeczywiście to referendum miałoby szansę się udać. Już nie decydujemy z jakim wynikiem, ale ludzie poszliby do wyborów powiedzieć czy tak albo nie. I to jest chyba też moment, że warto rozmawiać o tym, o dwukadencyjności. Czy ta niezliczona liczba kadencji, na którą mogą być wybierani prezydenci, burmistrzowie, to nie jest za dużo. Czy 2 kadencje niewystarczające, żeby wprowadzić zmiany w mieście, ale nie zmęczyć się władzą? No, kontrargument jest taki, że są prezydenci czy burmistrze, którzy bardzo dobrze sobie radzą na tym stanowisku, więc dlaczego po 2 kadencjach my, obywatele, mieszkańcy danego miejsca, mamy szukać kogoś, skoro ten był świetny? Znaczy, patrząc na ten problem, ja myślę o rozwiązaniu takim, by po 2 kadencjach dać kadencję przerwy, choćby po to, żeby móc porównać się z innym, żeby przewietrzyć urząd, bo to często jest kwestia budowania pewnych zależności między urzędnikami, między mieszkańcami danej gminy, zwłaszcza przy mniejszych ośrodkach samorządowych.
kiedy to tak naprawdę jedynym pracodawcą jest gmina, więc uzależnia się od wojewody czy od poszczególnych urzędników wybieralnych, uzależnia się całą miejscowość, więc taka dwukadencyjność, przerwa jednej i możliwość powrotu ponownego kandydowania. Jakby zmiany są po prostu przewietrzyć urząd, dwa, dać ludziom pokazać, że jest alternatywa. Zmiany są potrzebne w funkcjonowaniu urzędu, w funkcjonowaniu miast. Teraz jakby zmieniła się trochę reguła funkcjonowania miast. Znaczy obywatele chcą mieć wpływ na to, co się dzieje, jak wyglądają ulice, do czego te miasta mają służyć, jak wyglądają tereny zielone, jak wygląda infrastruktura. Bo prezydenci już nie mają jednego mandatu, żeby decydować o tym, jak wyglądają miasta. To prawda. Są ruchy miejskie i wydaje mi się, że właśnie ta struktura samorządowa jednak działa w Polsce. Ale chciałbym jeszcze na moment wrócić do komisji śledczej ewentualnej. Czy myślą Państwo, że Prawo i Sprawiedliwość będzie zainteresowana? Myślę, że jeżeli nie ma nic do ukrycia, to powinien poprzeć ten wniosek. Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli nic nie ma do ukrycia, nie czuje się winne w sprawie reprywatyzacji, to powinno poprzeć. Ja myślę, że będzie to się ocenić. Komisja śledcza dotycząca prywatyzacji mogła przykryć komisję śledczą dotyczącą Albergold, więc nie wiem, czy tutaj politycznie zdecydują się na to, żeby powołać kolejną komisję. No, mam nadzieję, że tak. Zatem jak mówiliśmy tutaj, żadna siła z dotychczas rządzących nie jest bez winy. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Monika Rosa z Nowoczesnej. Dziękuję bardzo. Piotr Apel z Kukiz 15. Dobrego dnia. Już za chwilę informacja Radia Tok FM, a po nich raport gospodarczy, na który zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy z Tomaszem Kopką. Program realizował Adam Szuraj. Mikołaj Lizut, do usłyszenia. A teraz na poważnie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Śmieci zalegające w kontenerach i wokół nich zaczynają powoli gnić. Ludzie boją się epidemii. Blokada torów zakończyła się po 2 godzinach, natomiast według informacji Solidarności pod ziemią strajkuje kilkuset. Zdaniem wnioskodawców budynek to symbol tamtych czasów i szkoda. Dziennikarze nie mają wstępu na salę obrad. Więcej, nawet nie zostaliśmy wpuszczeni na pierwsze piętro gmachu. Za kratami jest zaledwie 2 funkcjonariuszy Berkutu. Ich dowódca uciekł. Prawdopodobnie. Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Od poniedziałku do piątku po 17:00. Bartosz Dąbrowski, gorąco zapraszam. Reklama. Witam Państwa i zapraszam na losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmu i możemy już losować tabletki nawodnowe. Ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po ProLiver. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę. A do tego bonus. Suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver. Tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Poznajcie Alicję. Cześć. Alicja jest programistką aplikacji mobilnej. Moja działalność przynosi duże korzyści osobom, które stale się przemieszczają. Alicja potrafi tworzyć aplikacje, jednak potrzebowała pomocy, aby rozwinąć działalność. Szukałam firmy marketingowej, żeby zwiększyć sprzedaż i wyjść na zagraniczne rynki. Enterprise Europe Network skontaktowała mnie z austriackim partnerem. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę Enterprise Europe Network w Polsce EEN.org.pl, a nasze lokalne biuro pomoże otworzyć Twoją firmę na Europę. W boju liczy się dyscyplina. Nadchodzi księżna. Wielka księżna Gerstein. Premiera polska oryginalnej wersji znakomitej operetki Jacques'a Offenbacha już 8 października w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Szczegóły na www.teatrmuzyczny.lot.pl. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
Minęła 12.40. Anna Draganek, zapraszam. 22 września Sąd Najwyższy rozpatrzy odwołania złożone przez Nowoczesną i Partię Razem od decyzji PKW, która odrzuciła ich sprawozdania finansowe z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. Chodziło o naruszenie przepisu, zgodnie z którym środki finansowe Komitetu Wyborczego Partii Politycznej mogą pochodzić wyłącznie z funduszu wyborczego tej partii. Proces trzech mężczyzn oskarżonych o handel ludźmi i zmuszanie do prostytucji homoseksualnej nieletnich chłopców ruszył dziś we Wrocławiu. Ze względu na dobro pokrzywdzonych proces został w części utajniony. Na ławie oskarżonych zasiadło trzech mężczyzn. Grozi im do 5 lat więzienia. Na Białorusi ruszyło przedterminowe głosowanie przed niedzielnymi wyborami do Izby Niższej Parlamentu, Izby Reprezentantów. Według Centralnej Komisji Wyborczej ułatwi ono oddawanie głosu. Z kolei zdaniem obserwatorów stwarza to pole do nadużyć. Lokale wyborcze w głosowaniu przedterminowym będą czynne do soboty, a kolejne informacje TOK FM o 13.00. Pogoda. Dziś już tylko na południu i południowym wschodzie Polski będzie się chmurzyć i przelotnie padać deszcz. W pozostałych regionach słonecznie i sucho. Na termometrach zobaczymy na ogół od 16 stopni w Zakopanem, przez 19 w Trójmieście, 22 w Poznaniu, do 23 w Warszawie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A za brytyjskiego funta trzeba płacić 5 zł i groszy 18. Giełda w Warszawie, no ta sesja wyglądała dzisiaj już trochę lepiej. Teraz mamy kolor czerwony, WIG20 traci teraz 0,32%. Na podobnym minusie także podstawowy indeks WIG. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła swoje dwudniowe posiedzenie. Jutro dowiemy się, jakie są jego efekty, czy będą jakiekolwiek zmiany stóp procentowych, choć tutaj oczywiście nikt się na razie zmiany nie spodziewa, ale ważne będą te głosy, jak one się rozkładają w Radzie, jak sama Rada ocenia kondycję polskiej gospodarki, ale także tego, co dzieje się dookoła naszego kraju, więc zawsze popatrzenie w komunikat po posiedzeniu Rady nie jest rzeczą ciekawą. Jeszcze jedna rzecz, trwa forum ekonomiczne w Krynicy. Na bazie Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych ma powstać nowa agenda. Ma ona nazywać się Polska Agencja Handlu i Inwestycji. Ma to być nowa właściwie instytucja, która będzie wspierała polski eksport. Takie zapowiedzi dzisiaj na forum ekonomicznym w Krynicy złożył wiceprezydent minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Nowa instytucja w 2017 roku ma rozdzielać ten budżet na 2017 i ma wynosić 100 milionów złotych. Takie zapowiedzi dzisiaj z ust wicepremiera Morawieckiego w czasie forum ekonomicznego w Krynicy. Pozdrawiam. Zapraszam. Z firmy Grant Thornton. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym z panią porozmawiać o zasadzie, która, no właśnie, ona istnieje, ale czy ona istnieje naprawdę, czy tylko na papierze? A chodzi o, tutaj dla wyjaśnienia dla państwa, chodzi o zasadę, która obowiązuje od początku roku i jest to tak zwane rozstrzyganie sporów z fiskusem na korzyść podatnika. No, trochę boju o te zasady było. Tak, to prawda. O tym, jak ważny to był spór, świadczy to, że było to jedno z pytań w referendum w październiku 2015 roku. No tak, a to referendum to było takie, wie pani, wyborcze czysto, to na tym zasadzie uwagę, ale rzeczywiście znalazło się referendum. Tak, zgadzam się, ale uważam, że podatnicy mieli prawo oczekiwać, że po wprowadzeniu klauzuli coś się zmieni. Znaczy, że w takiej relacji największego twitterowca w Polsce 2014 roku, żeby napisał opinię do wszystkich, że skoro ludzie tak lubią tę firmę Play, to żeby wiedzieć, że firma Play zbiera pieniądze od trupa, zbiera haracze, zbiera jakieś tam zaległe, coś on tam jak o świczkę kupił za 56 zł, no to przecież tam na pewno urosło na procent, na lichwę i oni chcieli od niego wszystkie te pieniądze. Ja mówię, a to świnie, a to chamy, załóżmy taki od czy inny VAT, zapłacić się od jakichś tam usług czy towarów.
A to świnie. Kieruje pytanie. A to chamy. I czeka na odpowiedź. Są pieniądze od Czyli te przepisy są na tyle niejasne, że aż 37 tysięcy razy ktoś musiał się pochylić nad taką prywatną, pojedynczą sprawą. Co więcej, ta sama Krajowa Informacja Podatkowa w ubiegłym roku udzieliła porad telefonicznych ponad 1 800 000 takich porad. To świadczy o tym, że niewątpliwie mamy problemy z interpretacją przepisów podatkowych. I ten rok 2016, odkąd obowiązuje klauzula, on nie był inny. W pierwszej połowie roku zostało wydanych 17,5 tysiąca interpretacji. Sprawdziliśmy, w ilu tych interpretacjach pojawiło się sformułowanie klauzula rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Podatnicy powołali się w prawie 200 przypadkach na tą klauzulę, licząc na jakąś przychylne... Czyli była sprawa skierowana do rozpatrzenia przez tych właśnie te osoby, które zajmują się interpretowaniem przepisów. Interpretacja została złożona i podatnik powiedział: słuchajcie, no mamy tutaj spór, to może się powołam na tę klauzulę rozstrzygania sporów na korzyść podatnika. Rozumiem, 200 mniej więcej takich zapytań. I jakie skutki? W trzech organy podatkowe dostrzegły w ogóle niejako istnienie klauzuli, pochyliły się nad nią. Natomiast liczba takich przypadków, gdzie w interpretacji organ rozstrzygnął istniejące wątpliwości na korzyść podatnika, wynosi zero. Żadnej sprawy, czyli fiskus nie ma po prostu żadnych wątpliwości. Tak, fiskus nie ma wątpliwości. To podatnik ma ich no, przynajmniej 17 500, a fiskus ani razu. Tak, tak to wygląda. Będziemy się przyglądać tej sprawie. Ja ciągle liczę na to, że już niebawem będziemy mogli się niejako pochwalić taką interpretacją, w której faktycznie fiskus powołał się na klauzulę i ją zastosował. A od czego to zależy, że jest taki opór materii? No, na pewno możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z działaniami profiskalnymi. Może też przepis nie do końca jest szczęśliwie sformułowany. Tam jest mowa o nie dających się usunąć wątpliwościach. I to sformułowanie nie dające się usunąć, no oczywiście jest takim sformułowaniem nieostrym, no bo co to znaczy nie dające się usunąć? Zawsze je można w jakiś sposób usunąć, na przykład poprzez ich interpretację. Urzędnik powie, że taki jest i koniec, no. Tak. Natomiast, no, praktyka jest taka, możemy podać wiele przykładów, kiedy sądy mówią co innego, na organy podatkowe w sposób zupełnie przeciwny. No, dla mnie osobiście jest to idealny przykład taki, kiedy mamy do czynienia z wątpliwościami, skoro organy powołane do interpretowania przepisów w różny sposób patrzą na sprawę. Takim przykładem jest chociażby ryczałt od wykorzystywania samochodów służbowych dla celów prywatnych. Trwa spór, czy ten ryczałt zawiera koszty paliwa, czy też nie. No i tutaj organy podatkowe twierdzą konsekwentnie nie, natomiast sądy administracyjne konsekwentnie, że tak. W związku z tym, no, czy istnieje spór, ja nie mam co do tego wątpliwości, że tak. Natomiast organy podatkowe w tym przypadku w dalszym ciągu nie stosują klauzuli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. A one są do tego w tym sformułowaniu jakby zobligowane, czy to jest właśnie fakultatywna rzecz, że wcale nie muszą? Mogą, one nie muszą. No, wątpliwości należy rozstrzygnąć, jeżeli nie da i się, przede wszystkim jeżeli one są, a po drugie, jeżeli nie da i się usunąć. W związku z tym, no oczywiście, za każdym razem, kiedy mamy nieostre sformułowania, to jest to kwestia interpretacji. No dobrze, czyli to na razie nie działa, mimo że już ponad pół roku w polskim prawie obowiązuje, czyli co, jedna rzecz, którą należałoby poprawić, skoro już jest w polskim prawie, to może dobrze, że jest, jakiś krok został w tym kierunku słusznym wykonany, ale to nie działa, więc tutaj do poprawki sprawa. Liczymy na to, że tutaj na taką aktywną rolę ministra finansów, że w większym stopniu... No, minister finansów to chce jak najwięcej pieniędzy zebrać teraz i to wszyscy wiedzą doskonale, zresztą nikt z ministerstwa finansów nie ukrywa, że tak to właśnie na zasadzie Pana Boga przynajmniej uczciwie. Natomiast niewątpliwie jego zadaniem jest między innymi ujednolicanie tych istniejących przepisów, istniejących interpretacji, jakby uchylanie z obiegu tych interpretacji, które są ze sobą sprzeczne, no i dbanie o to, żeby przepisy były stosowane w sposób jednolity. Tego byśmy oczekiwali jako podatnicy. Trochę w tym kierunku, o którym teraz Pani powiedziała, tego jakbyśmy chcieli, żeby było, wychodziła taka propozycja, którą składał w planie Morawieckiego właśnie, ten słynny panie Morawieckiego, właśnie wicepremier Morawiecki, o tym, żeby
podatnik, który sobie znalazł gdzieś już w przepisach interpretację, która jest bardzo podobna, jak w jego przypadku mógł wystąpić o interpretację, że mógłby na niej bazować i zastosować ją u siebie. No ale zdaje się, że też no, biznes chciałby, żeby to w taką stronę mogło pójść, ale też jest raczej duży opór materii ze strony resortu finansów. To tak, a poza tym tamten przepis również był skonstruowany w taki sposób, że podatnik mógłby się powołać na istniejącą interpretację wydaną dla innego przedsiębiorcy, innego podatnika, wtedy, kiedy stan faktycznie jest taki sam. No i tutaj znowu jakby diabeł tkwi w szczegółach, czym jest dokładnie taki sam stan faktyczny. Trochę się boimy, że ten przepis... W języku hebrajskim, w języku greckim tkwimy, to nie wiem, czy to jest diabeł. To na pewno jest jakiś anioł. Tu to nie ten zbuntowany, twierdził za każdym razem, że mamy do czynienia z innym stanem faktycznym. No tak, nie zgadza się, cytam po przecinku na przykład. No dobrze, czyli mamy kolejny pomysł, który raczej może nie być skuteczny, nawet jeżeli zacząłby obowiązywać. Trochę to jest smutne, że rozmawiamy o rzeczach, które wydawałoby się, że... Smutne, no, że wasza PO przegrała, to dla was jest bardzo smutne, że nawet za dużo tego słowa używacie, co widać, no dobrze, no że się zdradzacie, że wam jest smutne. No, oczekiwania wszystkiego samego. Zawsze tu jest jakieś też hipochondryczne, jakieś takie chore, schizofreniczne, takie nerwowe. Będzie bardziej efektywne, tak zapowiadane właśnie było wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego, który już obowiązuje w dużych przedsiębiorstw w Polsce i całkiem niedawno, to kilkanaście dni temu, były pierwsze deklaracje przez przedsiębiorców w tym nowym systemie składane. No i jak poszło? Poszło chyba nieźle. Podatnicy złożyli 5770 takich plików, a przynajmniej taki był oficjalny komunikat do 28 sierpnia. Ministerstwo Finansów, jak samo przyznało się, dla nich również to była wielka niewiadoma, tak? Ilu podatników w ogóle było zobligowanych do tego, żeby zakwalifikować się sami siebie jako duzi przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do złożenia tego pliku. No i dalej pytanie, czy wszyscy, którzy byli zobowiązani, ten plik złożyli. Wiemy, że niektórzy złożyli go na pewno po terminie, ponieważ no, nie udało się uniknąć problemów różnych, głównie problemów technicznych przy składaniu jednolitych plików kontrolnych. Na czym polegały te problemy, gdybyśmy tak mogły zobrazować? Problemy zaczynają się już na etapie jakby weryfikowania tego, jakie dane musimy raportować. W tym pliku, który trzeba przesłać drogą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym do 25 każdego miesiąca, a tu przypomnę, że mali i średni podatnicy będą zobowiązani przesyłać takie pliki już od 1 stycznia, czyli w zasadzie to już za 3 miesiące już należałoby rozpocząć. Ten segment VAT-u przede wszystkim, bo na razie to jest segment dla małych średnich przedsiębiorstw dotyczący VAT-u, ale tak jest. Drodzy Państwo, my tutaj mówimy o rzeczach, które zaraz będą dotyczyć wielu, wielu przedsiębiorców. I za każdym razem, my mówimy o tym w Radiu Tok FM dość często, ale za każdym razem właśnie mówimy o tym po to, żeby do tego się przygotować, bo to nie jest takie proste. Jak pokazuje przykład dużych przedsiębiorstw, którzy zostawili to sobie na ostatnią chwilę, no to pewnie ci się pospóźniali, bo ci mieli największe problemy z wyselekcjonowaniem choćby tych informacji, które trzeba podać. Tak, więc jakby pierwsza rzecz to jest ta selekcja informacji. Znaczy musimy mieć te wszystkie informacje, których od nas oczekuje Ministerstwo Finansów, żebyśmy mogli w sposób prawidłowy wygenerować nasz jednolity plik kontrolny. Po drugie, no, Ministerstwo Finansów przekazało podatnikom taką aplikację kliencką do generowania plików. Co prawda przekazują na 3 dni przed terminem do pierwszego złożenia tych plików, ale ta aplikacja faktycznie działa, tylko ona nie jest doskonała. Ta jej niedoskonałość polega przede wszystkim na tym, że ona nie pokazuje, gdzie są błędy w aplikacji. To znaczy, jeżeli chcemy wygenerować plik, otrzymamy informację, że plik nie jest poprawny, natomiast nie otrzymamy informacji, w którym wierszu pojawia się. Nie bądź tak ambitna. W takiej sytuacji, kiedy nasz plik liczy kilka tysięcy wierszy, szukanie tego błędu, tak, to jak szukanie igły w stogu siana, to jest tak. Jakby pierwszy błąd. Kolejna rzecz, ta aplikacja, ona owszem umożliwia wygenerowanie jednolitego pliku kontrolnego, ona umożliwia wysłanie jednolitego pliku kontrolnego, natomiast ona nie umożliwia zaopatrzenie go podpisem elektronicznym. Do tego potrzebujemy użyć innej aplikacji. I tutaj nie jest tak proste jak na przykład w e-deklaracjach. Podatnicy się już przyzwyczaili do tego, że wiele deklaracji wysyłają drogą elektroniczną, ale e-deklaracje umożliwiają zarówno wypełnienie, jak i podpisanie,
jak i przesłanie. Odbywa się to wszystko przy pomocy jednej aplikacji. Natomiast w przypadku przesyłania jednolitego pliku kontrolnym, przynajmniej na chwilę obecną, ta aplikacja nie jest doskonała. Stąd też no, mieliśmy takie sytuacje, kiedy klienci nam zgłaszali, niby wszystko działa, tylko nagle coś się zacięło z na przykład podpisem elektronicznym i tych problemów w ogóle nie przewidzieli. To są podpowiedzi dla Ministerstwa Finansów, co należałoby w jednolitym pliku kontrolnym poprawić, ale też tutaj też należy oddać resortowi, że sam informował o tym i sam mówił, że na razie trochę testowana jest ta cała nowa aplikacja na dużych przedsiębiorcach i że mieli świadomość urzędnicy, że to rzeczywiście może być tak, że będą wychodziły problemy, które natychmiast trzeba będzie poprawiać. Miejmy nadzieję, że kolejna deklaracja, która będzie składana, już będzie z mniejszymi oporami szła i pewne rzeczy uda się załatwić, no choćby po to, żeby ci mniejsi przedsiębiorcy mieli już mniej problemów, kiedy to wystartuje. Przypominamy, 1 stycznia 2017 roku małe i średnie firmy już muszą właśnie w tym trybie jednolitego pliku kontrolnego sprawozdanie z podatku VAT będą musieli przesyłać. A bramki testowe już działają, także ci mali i średni podatnicy już mogą jako testować swoje jednolite pliki kontrolne. No to tak, to rzeczywiście warto z tego korzystać. No dobrze, parę informacji o tym, jak współpracuje się z Fiskusem dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Bardzo dziękuję Pani za spotkanie. Pani Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, dyrektor w Grant Thornton, była moim Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję raz jeszcze za spotkanie. Kończymy teraz raport gospodarczy. Informacje Radio TK FM za 3 minuty po informacjach o południu i Maciej Głogowski. Tak, obudź się, Polska ma, już raport będzie. Raport gospodarczy. Już będzie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl ukośnik audycje. Czego tam? Czego? Wszystko będzie. Czego tam? Czego? Wszystko jest. I teraz tych reklam tysiące, że wieczór, proszę Państwa, my od razu przechodzimy kultura do Wrocławia. Módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy. Módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa. Módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny. Módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie Najczystszy. Wszystko ze śmietnika, bo to w Polsce. W Polsce tak się oni modlą, że wcale nie szanują Słowa Bożego, proszę Państwa. Przecież to są 27 ksiąg. Jest tutaj, są tony tajemnic. 27 ksiąg chrześcijańskich pism greckich. Tony tajemnic. Tutaj też znalezione w śmietniku, dosłownie na śmietniku, na bruku, na glebie, na ziemi, na krzaku, na drzewie. Już tutaj pod Parkiem Skarżyckim to już tutaj jest Praga Południe. Także proszę Państwa, skandal za skandalem. Skandal za skandalem. No. Baranku a tu jest Boży, koleżanka, proszę Państwa, ta krówka jest Boży, święta w stosunku do tej baby wstrętnej, Państwo zobaczą, Makryna Mieczysławska, obrzydliwy babsztyn, proszę Państwa, który jechał tu przez Warszawę, bo tu przez Warszawę to wszystko przejeżdżało, Boże, ty to taki szturek jest no, bardziej wart, proszę Państwa, szczęścia, jak to doktor Sumińska mówi, że te zwierzęta są wspaniałe, proszę Państwa. Wspaniałe są. A to obrzydliwy babsztyn, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio, TOK FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Do Wrocławia kultura pojechała. Radio Concita. Drodzy Państwo, w najbliższą niedzielę będzie miała miejsce beatyfikacja sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego, bohaterskiego apostoła Kazachstanu, który poznał piekło wojny, łagry i komunizmu. Ten niezwykły, charyzmatyczny, zawsze uśmiechnięty kapłan przeszedł przez życie z podniesioną głową, wlewając nadzieję w serca tych, którzy nadziei już nie mieli. Sługa Boży ksiądz Władysław Bukowiński będzie pierwszym błogosławionym w Kazachstanie. Uroczystości beatyfikacyjne w katedrze pod wezwaniem Przenajświętszej Dziewicy Fatimskiej, Matki Wszystkich Narodów w Karagandzie, dokona jego eminencja ksiądz kardynał prefekt kongregacji do spraw kanonizacyjnych. Transmisja na naszej antenie od godziny 7 rano czasu polskiego. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
Jest 13:00. W Radiu Maryja teraz wiadomości, a po nich aktualności dnia, które poprowadzi ojciec Janusz. Rząd chce utworzyć Polską Agencję Handlu i Inwestycji. Wiceminister rozwoju Radosław Domagalski na forum w Krynicy powiedział, że rząd planuje wspierać firmy poprzez zaangażowanie administracji publicznej, tak by mogły konkurować za granicą. Model został przygotowany w oparciu o konsultacje z polskimi przedsiębiorcami. Nowa Agencja Handlu i Inwestycji zastąpiłaby Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Rząd chce także zlikwidować system placówek zagranicznych Ministerstwa Rozwoju. Chodzi o wydziały promocji handlu i inwestycji polskich ambasad i konsulatów. Chcemy Państwu pokazać całkowicie nowe podejście administracji publicznej do procesu wspierania polskich firm w tym procesie ekspansji międzynarodowej. Model, który przygotowaliśmy, jest zorientowany na cele. Zależy nam na tym, żeby dzięki działaniu administracji publicznej zwiększyć skalę polskiego eksportu. Skalę, czyli osiągnąć taki wolumen eksportu, który dzięki zaangażowaniu administracji publicznej zobaczymy w statystykach. Oczywiście interesują też nas pojedyncze projekty, ale chcemy, aby polskie firmy dzięki zaangażowaniu administracji publicznej miały realne szanse konkurować na zagranicznych rynkach z firmami z Europy Zachodniej i z innych regionów. Mówił wiceminister rozwoju Radosław Domagalski. Resort rozwoju ma być organem nadzorującym, kontrolującym i wyznaczającym cele strategiczne rozwoju polskiego eksportu. Wiceminister poinformował także, że resort przygotowuje strategię międzynarodowych stosunków gospodarczych, która ma pomóc przedsiębiorcom w realizowaniu celów eksportowych. Polską Agencję Handlu i Inwestycji w przyszłym roku miałaby dysponować budżetem w wysokości 100 milionów złotych. Wystąpienie do prokuratury było jedyną możliwą reakcją na nietypowe działania części komorników w bazie PESEL, powiedziała minister cyfryzacji. Anna Strażyńska, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów, wskazała, że pokazuje to przełamanie słabości państwa w cyberbezpieczeństwie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła w sierpniu śledztwo w sprawie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych z systemu PESEL przez 5 kancelarii komorniczych. Zawiadomienie złożył resort cyfryzacji. Sprawę badają też resorty cyfryzacji i sprawiedliwości oraz samorząd komorniczy. Szefowa resortu cyfryzacji Anna Strażyńska podkreśliła, że do tej pory nie stwierdzono żadnego wycieku danych z bazy PESEL do osób nieuprawnionych. Dane obywateli są bezpieczne, nikt ich nie ukradł, nie używa do zaciągania kredytów. Dostęp do bazy PESEL mają tylko ściśle określone uprawnione podmioty poprzez odseparowane kancelarie od internet łącza. Kancelarie komornicze są na liście tych uprawnionych podmiotów. Sami złodzieje, no to co mówił Janek Witek. Pojechał tam na Bemowo, to zaczęli go przepędzać, że to nie tu. I co jedna morda, to Żyda mu. Wiadomo dokładnie, skąd pochodziły. Dobrze się zna. Ja mówię, skąd ty, Jaśku, wiesz, ty tak... On, ja dobrze wiem, kto jak wygląda. Pokazywał tu przykładową twarz Nordyka. Pod koniec sierpnia minister cyfryzacji zapowiedziała audyt oprogramowania, którego używają komornicy do popierania danych osobowych z bazy PESEL. Minister Anna Strażyńska przypomniała, że w ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że przez wiele lat nie dokonano żadnych niezbędnych działań w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa polskich systemów teleinformatycznych, szczególnie rządowych. Rząd chce, by w Niemczech powstał fundusz do spraw nauki języka polskiego. Polskie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Edukacji Narodowej wskazały, że sytuacja dotycząca nauki języka polskiego w Niemczech jest niezadowalająca. Fundusz w wysokości 1 000 000 euro rocznie mógłby to zmienić, podkreślili przedstawiciele resortów podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć powiedział, że w Polsce mniejszość niemiecka ma zapewnioną naukę języka ojczystego. Reguluje to polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jednak strona niemiecka nie dopełniła swojego zobowiązania w tym względzie. O oczekiwaniach strony polskiej względem władz niemieckich mówił wicedyrektor z Departamentu Polonijnego MSZ-u Wojciech Tyciński.
Z jednej strony zależy nam na tym, żeby strona niemiecka uruchomiła instrumenty i mechanizmy pozwalające na rzeczywiste wdrożenie nauczania języka polskiego na skalę adekwatną do oczekiwań i zapotrzebowań Polaków w Niemczech do systemu szkół publicznych. A z drugiej strony, ponieważ widzimy, że to szwankuje, zaproponowaliśmy w uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji polskich w Niemczech, aby strona niemiecka stworzyła specjalny fundusz, z którego można by wspierać szkoły społeczne. Były, są, mają swoje dokonania, więc to, jeśli nie możemy wszystkich spraw załatwić w segmencie szkół publicznych, idźmy z strony wykorzystania również potencjalnego szkół społecznych. O wsparcie żądań wobec strony niemieckiej w sprawie nauczania języka polskiego apelowała Anna Wawrzyszko, wiceprezes Związku Polaków w Niemczech. Traktat jest źródłem prawa, ale jest źródłem prawa, które jest iluzją, która zniekształca rzeczywistość, która jest na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Tak naprawdę landy nie są w żaden sposób zobowiązane, żeby nam pomagać. Jeżeli ktokolwiek otrzymuje pieniądze z organizacji społecznych, to jest tylko i wyłącznie łaska. Nie ma żadnych przepisów, które stanowią o tym, aby nam nadać, uregulować. To jeżeli nawet ustanowimy ten milion, jeżeli nie będzie jednocześnie żadnego systemu implikacji, to znaczy nie będzie łaska. Regulacji normy na poziomie federalnym. Podczas polsko-niemieckich negocjacji dotąd strona niemiecka odrzuca takie rozwiązanie. Z